W ubiegłym tygodniu odbyły się Krajowe Dni Działkowca. To największe święto ruchu ogrodnictwa działkowego, które w tym roku odbyło się w trybie zdalnym poprzez internet. W legnickim oddziale PZD obecni byli przedstawiciele bolsawieckich rodzinnych ogrodów działkowych Tulipan. Na tych obchodach zaprezentowani zostali laureaci konkursu Rodzinne Ogrody Działkowe 40-lecia Polskiego Związku Działkowców. Byliśmy zaproszeni przez Okręgowy Zarząd w Legnicy, bo okazało się, że tulipan znalazł się w pierwszej 30 ogrodów z całej Polski, a tych ogrodów jest 4600. Także jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie i cieszymy się, że osoby, które oceniały, bo musieliśmy materiał wysłać na pendrive'ie, doceniły naszą dotychczasową działalność. Ogrody działkowe to przede wszystkim codzienna praca właścicieli działek. Ale oddzielną kwestią są działania zarządów ogrodów, które wykraczają poza samo administrowanie i prowadzą szeroką działalność w lokalnych środowiskach. Też było mówione o współpracy z samorządem lokalnym, z organizacjami pozarządowymi, a my mamy się czym pochwalić. Bo to i Kresy Południowo-Wschodnie są u nas, Carpe Diem, dzieci z Uchy, dzieci z klas 1-3, te maluszkie, także mamy się czym pochwalić. I to zostało, uważam, docenione. Osobno medal jubileuszowy Krajowej Rady Ogrodów Działkowych otrzymał prezes Tulipana Jerzy Zając. Tych medali jest w okręgu legnickim tylko 5, także jest to naprawdę do kolekcji mojej duże osiągnięcie. Symbolem wyróżnienia dla ogrodu Tulipan jest otrzymany puchar, ale dopełnieniem wyróżnienia była też nagroda pieniężna, która posłuży realizacji działkowych potrzeb ogrodu. A w przyszłym roku Tulipan obchodził będzie 40-lecie swojego istnienia. I są już plany na to, jak uczcić ten jubileusz. Chcemy w następnym roku, we wrześniu, zorganizować 40-lecie powstania naszego ogrodu. Chcemy wydać specjalny biuletyn, który będzie podsumowywał naszą działalność, naszych działkowiczów i tych, których już nie ma, ale to cały czas pokolenie jest, które pracuje nad tym bardzo mocno. A poza planami rocznicowymi, Tulipan przymierza się teraz do zamontowania kamer monitoringu wizyjnego, ponieważ zdarzają się włamania do altanek i kradzieże.